To czyli, że ten Karol Wielki to mógł być dobrym człowiekiem. Dobrym człowiekiem. I zjednoczył Europę i co z tego? I to ich zgubi, bo świat nie jest taki inteligentny jak oni. I oni same klęski na tym ponoszą. Czyli chcieli być mądrymi i stali się głupimi, no bo... Właśnie oni. Za bardzo przegłupkowali to wszystko. I taki jest właśnie taka sytuacja i z tej Francji, proszę Ciebie, że wyszło źle, wyszło źle. Tak, źle wyszło, proszę Państwa, źle, źle. Tragedia. Właśnie ci, co łączyli komunizm, wszyscy, szczególnie jeżeli chodzi o system edukacyjny, z kapitalizmem, jeżeli chodzi o przemysł, to na tym wygrają, a to właśnie Chiny. Przecież to jest kraj komunistyczny. Tak. No. Komunistyczna partia Chin przecież tam rządzi, nie kto inny. A no właśnie. To nie jest kraj kapitalistyczny. No. To znaczy on ma elementy kapitalistyczne, ale nie jest kapitalistyczny. Czyli najlepsza mieszanka mix. Właśnie. China. Najlepsza mieszanka jest pani Mix. To, co dobre w produkcji, to jest kapitalistyczne, a to, co dobre w polityce społecznej, to tak. Jest socjalistyczne, komunistyczne. No i, oczywiście. No i właśnie dlatego tak to wygląda, że tempo mają 10%, a Polska ma 3%. No. W ciągu ostatnich kilku lat. 3%, a oni mają 10%. No i, taka, i tak się to ciągnie od 20 lat. My po 3%, a oni mają 10%. I tak, a ci udowadniają w Polsce, że oni wyższą kapitalizmu nad socjalizmem. No panie, no. Czy pan jest chory umysłowo, czy co? Tak. Oni to, są, pan sobie tak. Spojrzy na Chiny, no to pan się dowie, na czym ten dowcip polega. Także Jaśko, kup sobie tą majak, latarnię i patrz majak się z góry. Przetwórstwa plutonu w terenie Snieżyńska koło mówiłam, że to jest nazwa, że to imię. Zatruwa strasznie środowisko, no. To jest bardzo niebezpieczne. Bo tam są takie, wiesz, opary radioaktywne nad kombinatem elektrochemicznym majak w Snieżyńsku na Uralu. Przecież pisali, nawet Szwajcarzy sprowadzają pręty uranowe do swoich elektrowni atomowych ze Snieżyńska w Uralu. Tak. Wiesz, jako paliwo atomowe. Tak, tak. Do elektrowni to ma. Nawet Szwajcaria ma ze Śnieżyńskiem dużo wspólnego. Chociaż jest oddalona od Śnieżyńska o, nie wiem, 3000 czy 4000 km. A więc właśnie, no. Bo ma na swoim terenie dwie elektrownie atomowe, które na Śnieżyńsku pracują w oparciu o paliwo atomowe z Rosji sprowadzane. Tak, że Śnieżyńsk rządzi kulą ziemską, ten z Uralu. Tak. Dostawami energii elektrycznej w Europie, właśnie z Śnieżyń na Uralu. Czyli Putin, dokładnie. Popatrz, jakie on ma wejścia. Nawet Szwajcaria jest uzależniona od Putina. No. Tak więc to w sposób, bo sprowadza paliwa atomowe. Takie, wiesz, pręty uranowe do elektrowni atomowej. Tak. A ona była w Szwajcarii, ale miała pręty ze Śnieżyńska. Tak. I jej elektrownie atomowe w Szwajcarii działały na ruskim paliwie atomowym. Tak. I taka to dziwna była zależność między Szwajcarią malutką a Putinie, że wszystko się opierało Putina w malutkiej Szwajcarii. Tak. I nikt o tym nie wiedział, bo Polacy są tacy debilowaci, że nam o tym nie wiedzieli, że Szwajcaria na prętach uranowych ze Śnieżyńskiej. Polacy są tacy debile, tacy bogaci, że nie, muszą informacje, w ogóle się wiedzą ekonomiczną. Wyskakiwać do Wisły bez gaci. Oni tylko mają hasełka jakieś takie, wiesz, Polacy są tacy bogaci, że muszą katolicy wyskakiwać. Zamulił mózgi. Bez gaci. Ale słuchaj, katolicy z nim mózgi zamulił tak. Tym Polacom. No. Wyskakiwać. Mają myślenia, nie nowoczesne, nie mają informacji, nie wiedzą, co się dzieje. Bez gaci. Nawet nie wiedzą o tym, że paliwo atomowe jest dostarczane z Rosji nawet tak. Do Szwajcarii, a Szwajcaria to jest najbogatszy kraj na świecie. Także widzisz, Jaśko, masz wyskakiwać bez gaci. Tak, on właśnie wyskakuje, a mówię o Polaczkach. No.
bo inni w gaciach wyskakują, a on właśnie bez gacią z szabelką na los. No ale przecież ty jesteś tym głównym Polakiem. No ja jestem Polakiem. Czy ty wiesz, że tam Rysia chodzi? Tym młodym ludziom, proszę ciebie, wykłada. Tam Rysia chodzi do tej świętej Anny. To jest tylko świadczy, jaka ona jest tłusta, krucha, no. W ogóle jaka głupia jest. No a ty na Saską chodź dalej. Gdzie nie chodzę, ja tutaj moja noga tu nie wejdzie, ja boję się tego, mogę nawet przekroczyć to ogrodzenie. Tak? Nie znoszę tego kościoła. No ale i... Symbol, ja ci powiem, to jest dla mnie od najmłodszych lat symbol ciemnoty i wstecznictwa i diabła. Ale jeżeli ja, matka cię prowadzała... Nie, ja nie chcę. No to gdzie cię wyprowadzała? Słuchaj, ja mam na punkcie tego kościoła wręcz, no jak to się nazywa, uraz, no, tak to się nazywa. No na Saskie, bo tu jest daleko od świata, muszę ci powiedzieć, wiesz? Słuchaj, no. Są ludzie, którzy mają pewne urazy. No tak. Ja mam akurat na punkcie tego kościoła. No, tak. No. No to do świętej Anny właśnie pójdziesz. Nigdy w życiu. Bo młodzież mi się nie podoba, która w tych obrzędach... A to jest akademicki kościół, żebyś wiedział. Ale mi się to bardzo nie podoba, bo to jest właśnie zaprzeczenie nowoczesności. No, który Chińczyk, który jest menadżerem, by poszedł do takiego kościoła? Żaden. Bo oni są za nowocześni na takie bzdury, no. No Chińczyk to w ogóle jest. Ale gdyby miał nawet kościół katolicki koło siebie, nie poszedłby. Nie wierzę. No, bo on jest ustawiony już zupełnie inaczej. Rumunka też mówi, Ireczek, do kościoła ja nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Chińczyk powiedział, nie wieriu, nie wieriu. On jest inaczej wychowany, on się w kolektywizmie. A Rusek powiedział, jaka jest baza? Chodził na balet w szkole, na kółko baletowe, jako mały Chińczyk. Wyplatał obowiązkowo gobeliny, bo była lekcja pozakółkowa, poza zajęciami szkolnymi, wyplatania chińskich gobelinów. Więc miał kolektywizm, chwalił się gobelinami swoimi wyplecionymi między kolegami swoimi chińskimi, tak. Maleńkimi, skośnookimi. I potem bardzo wysoki był poziom matematyki w szkole chińskiej. Matematyki, tak. Oraz sam tak. Języki, nauki języka chińskiego. Prawie jak we Francji. Tak, 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 bo to jest właśnie system komunistyczny, gdzie wymaga bardzo wiele. Tak. I nie będziesz w stanie takiego Chińczyka skolektywizowanego nauczyć jakiejś ciemnoty, która wynika z tak zwanej religijnej, jakiejś takiej, tak. Nawet nie wiary, tak. Ale jakiegoś takiego, bo ja wiem, jak to się nazywa, jakieś takie zjawisko społeczne to opisuje. No. No mów innym słowem, przechodzij to. Użyj. O, dewotyzm. Dewotyzm, dewotia, no. To się nazywa dewotyzm. No. To jest właśnie faryzeuszostwo polegające na tym, że więcej się w to energii wkłada, niż z tego cokolwiek wynika. Rozumiem? Tak, tak. To jest faryzeuszostwo. Muszę ci, Jaśku, powiedzieć, że to jest faryzeuszostwo. Dlatego Chińczyka skolektywizowanego w komunistycznym systemie, który jest nastawiony na rozwój człowieka, nie przekonasz do tej ciemności. Nie przekonasz. I dlatego ci powiedziałem, że gdyby była nawet święta Anna w Pekinie, nikt by tam nie chodził. Tak. Ty świętą Anną mą. Bo oni już są na innym etapie rozwoju, oni przeszli te ciemnoty, no. Ty nie są na tym. Świętą Anną, tak. Ty jesteś świętą Anną tą. Ja darzę ciebie ze wielką czcią. O, proszę bardzo, popatrz, taka informacja z pierwszej ręki. Commerzbank écopait d'une amende de 1,4 miliard de dolarów. Obłożony został karą w USA za jakieś przeklęty na 1,4 miliarda dolarów. O jest. No, na przykład. No. Właśnie. Co do czego doprowadza przemądrzenie i kombinowanie matematyczne jakimiś lokatami bankowymi w skali kuli ziemskiej. No to jest coś niesamowite. Wyobraź sobie, kara, która jest 1,5 miliarda dolarów w Zielonym Jorku płacona przez Commerzbank, a to jest drugi co do wielkości bank w Niemczech. No słuchaj, no to są rzeczy dosłownie kryminalne. Tak. No.
Bo przecież to, jak się to czyta, to się po prostu aż się słabo robi. Aż się słabo robi. Tak, takie informacje przez omyłkę się w ogóle, człowiek w ogóle ma do czynienia z takim sensie. Przez przypadek. No nie, no to świadoma działalność była tego pana. Ale informacje przez przypadek dotarły. Tak, o tej karze, tak. No. Kara, i to nie na terenie Niemiec, tylko kara za jakieś przekręty na terenie USA, bo oni tam oddziały mają tego podobać. Tak. O to chodzi. No. To nie jest kara za działalność na terenie Republiki Federalnej Niemiec, tylko to jest kara za działalność na terenie USA. Tak. No, to jakie przekręty oni tam robili? A no właśnie. Na terenie Stanów Zjednoczonych? No. Popatrz. Niemiecki bank, kto by pomyślał? Deutsche Bank. Niemcy, którzy jakąś spekulację uprawiali na terenie USA. Deutsche. Nie, Commerzbank, drugi co do wielkości Niemcy. Pierwszy jest Deutsche Bank, a drugi jest pod przykiem aktywu Commerzbank, czyli pierwsze miejsce na 2200 miliardów dolarów aktywów, proszę ciebie, Deutsche Bank w Niemczech, a drugie miejsce ma bilion aktywów, czyli 1000 miliardów dolarów, ma Commerzbank. Tak. To Deutsche Bank und Commerzbank. Także proszę Państwa, pozdrawiamy. Wszystkie. IKEA ma na terenie Chin 50 centrów gigantycznych komercyjnych, handlowych. Tak, 50. Budowała za 3 miliardy dolarów na terenie Chin. IKEA. W każdym dużym mieście chińskim masz IKEA. No i bardzo dobrze. Tam, gdzie jest powyżej miliona ludności. No. Czyli IKEA się zinternacjonalizowała. Największym rynkiem zbytu dla IKEA nie jest żadna Europa, tylko Chiny. W meblach. Prawda? Sobie, czyli oni eksportują z Polski meble do Chin. Tak. Czyli zawsze ten handel był. Tak. Ale jaki? Na jaką skalę? I to gdzie? Gdzie Rzym, gdzie Krym? Szwecja maluteńka 10-milionowa, 3 miliardy dolarów centra handlowe na terenie Chin. Wielki IKEA. Handel. Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Pekin, gdzie Stockholm. Dla Babilonu Wielkiego, proszę Państwa, wielki handel. Wielki handel babiloński. Czyli religia gdzie Rzym, gdzie Krym, wzbogaciła się. A zarządzanie 50 centrami handlowymi i łącznej wartości nawet na ponad 3 miliardów dolarów na terenie 1,5 miliardowych. Tak. Gdzie religia nawet się na handlu wzbogaciła. Jest IKEA w Jankach. Na terenie Warszawy, nasz jest olbrzymia, no. Razem z centrum handlowym. Jest. Oraz druga IKEA jest na Targówku. Tak. Jest jakaś trzecia IKEA w Warszawie? Nie ma. No ja tak nie latam jak ty. No ale ty może coś słyszałeś o jakiejś trzeciej IKEA? Nie. No na pewno gdzieś jest. IKEA są duże. A w markach? No mówiłem. Marki no. I ta IKEA na przedmieściach Warszawy. No to już mówię. Jak się na Katowice jedzie. Tak. No to marka. Nie, to nie są marki. Jak to się nazywa tam? Tam Ewka do IKEA do marek jeździ. W każdym razie ona jeździ do marek, a gdzie indziej to już jest. Musisz. Ale jako oni mają krzepę. W sensie organizacji, ale posłuchaj, jacy oni muszą być straszliwi w organizacji pracy, skoro oni się zdecydowali w Chinach wybudować kilkadziesiąt centrów kolosalnych z meblami, z innymi gadżetami, bo tam przecież są artykuły wyposażenia mieszkań, gdzieś po całych Chinach, no panie, no jaki to mózg trzeba mieć, żeby w ogóle to utrzymać, żeby to funkcjonowało, to logistyka musi być, dostawy, transport, tam to
No straszliwa historia. No, taka maluteńka Szwecja 10-milionowa, trzęsie rynkiem meblowym w Chinach. No nie, no słuchajcie, to się po prostu słabo robi. Są, wiesz, teraz nowoczesne. Bardzo. Najbardziej nowoczesny kraj w sensie koncepcji na kuli ziemskiej. One chwytają wszystko, co tylko jest na zachodzie najbardziej, jak to się mówi, a la mode. To znaczy, wiesz, to co najnowocześniejsze na zachodzie, to Chińczyk od razu przejmuje na swój teren. Tak. Na przykład kosmetyki polskie, te ekologiczne, nie wiem czy wiesz, wyeksportowano polskich ekologicznych kosmetyków na naturalnych opartych, wiesz, tych surowcach, bez tych różnych chemicznych historii, do Chin za kilkaset milionów złotych ostatnio. Chiny są otwarte. Na wszystko. Na wszystko. Co tylko jest nowoczesne. Ale były zamknięte. Były, ale teraz się otworzyły na całość. Na cały świat. No. Nawet na Polskę się otworzyły. Jakbyś miał dobry produkt i miał pieniądze, mógłbyś karierę w Chinach zrobić. Zacząłbyś sprzedawać Chińczykom wszystkie swoje rzeczy. Własne. Gdybyś miał dobry towar, własny koncept. Także gdybyś człowieku miał dobry towar i gdybyś człowieku od razu byś miał chciał zyski. No, w Chinach od razu miałbyś te zyski. Tak, tylko trzeba mieć dobry towar do sprzedania. Tak. Mało tego, trzeba mieć kapitał, bo przecież jak budujesz taką chałupę typu IKEA, no to przecież to kosztuje, nie? No. To też ja podziwiam tą maluteńką Szwecję, no. Jaką ona ma krzepę, że ona jest w stanie coś takiego wymyśleć, tak, gdzieś daleko od siebie. Boże, ludzie, gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Pekin, gdzie Stockholm. Przecież to straszliwa rzecz, przecież to nie tylko sama IKEA, ale tam musi być dostawa towarów, magazynowanie, logistyka, prawda? Jakiś własny transport, no ludzie, no. Gdzie Rzym, gdzie Stockholm. Gdzie Rzym, gdzie Pekin, gdzie Rzym, gdzie Stockholm, kapitał szwedzki. Mamo, co oni robią? Tak, właśnie. Mamuniu, moja mamuniu, nie przypuszczałem, że oni są tacy aktywni. Także od rana o średniowieczu gadanie i Państwo zobaczą, jak ci profesorowie polscy, jak oni brzydko mówią. Mówią po polsku, ale właśnie to jest ta różnica między Chińczykiem wykształconym, a właśnie Polakiem. Jeżeli ktoś ma wyższe wykształcenie, powinien piękną polszczyzną, tak jak wykształcony. No nie ma teraz po prostu... Piękną chińszczyzną, a oni dukają. Nie chcą widocznie. Źle akcentują, pięknie, źle mówią te wyrazy, wszystko u nich jest nie takie. Ojej, jak oni mówią, jakie błędy językowe oni popełniają. Ojej, jaka to jest pseudokultura. Ojej, jakie to jest niesamowite. Słuchać tych profesorów, którzy po polsku nie potrafią mówić spójnymi zdaniami. Tak. To jest takie przykre. To jest takie, ojej, takie jakieś dziwaczne. I to jest w sumie po pierwsze prostactwo, tak, a po drugie nie ma aprobaty dla polskiego, polskiej kultury, polskiego języka, polskich rzeczy. O, ja ci powiem, z czego to wynika. Z braku czytania książek bardzo ciężkich po polsku oraz z braku chodzenia po teatrach. Bo człowiek, który już ma taką pozycję, powinien wydawać część swojego budżetu na regularne chodzenie po teatrach i czytanie bardzo trudnej literatury. A ponieważ on tego nie robi, to dlatego mówi... nauczy, tak, to Janek nie będzie umiał. Ale posłuchaj, on dlatego takim niechlujnym językiem on mówi. Ten. Jeżeli oni przyjechali, skąd te Żydki przyjechały? Z Izraela, to gdzie ona ci będzie tu po polsku mówić? Przecież język to od dziecka. Dykcja, akcent. Piękna wymowa, a nie... I to jąkanie się.
albo to jąkanie się i jeszcze dodawanie niepotrzebnych zgłosek. Tak po co? No to właśnie jest ta różnica w elitach, bo w Chinach... Mormonów nie podrabić, ale posłuchaj, ja ci coś powiem. Nie ma już. Tam, jak czytam artykuł... Nie ma co? No. W Chinach, żeby się dostać do elity, do USA. Nawet komunistycznej, trzeba być bardzo wykształcony. Tak. Tam byle kogo nie biorą. Oni go sprawdzają. Panie, ale pan Duka, pan się nie nadaje na to stanowisko. No, pan Duka i nie potrzeba takich nam tutaj, dukających. Tam jest ostra selekcja, kochany. Tam byle kogo nie biorą, no, na wysokie stanowisko. Tam jest ostra selekcja, proszę państwa, i... Nie ma co. Zresztą to samo było w komunizmie w Polsce. No. Tak. Tam byle tak. kogo nie brano na te stołki. Tak. Absolutnie, no co ty. To jest bardzo odpowiedzialna w ogóle funkcja życiowa, żeby taki dukacza takiego, wiesz, wpakować na profesora. Niestety teraz, wiesz, są tacy dukacze. Dukacze. Są. Dukający, proszę państwa. Są to osoby tak zwane dukające. Aha. Także proszę państwa, chciał, nie chciał, Warszawa jest takim miejscem bardzo religijnym, nawet mówią, że jest drugim Rzymem, mówią, że drugą Afryką, drugą Rumunią, no bo Babilon Wielki jako nierządnica, no to więc wiadomo, że ona na handlu się wzbogaciła z królami tego świata, no ale kochankowie ją teraz porzucą, ci królowie. Już ta religia, państwo zobaczą, że te wody odpływają te wody i co z tego? Ateizm się szerzy, ateizm. Ja ci powiem, no. Francja ma jedną firmę znakomitą w skali światowej, wiesz, jak się nazywa? Alstom. Bo Pendolino, nie wiem czy wiesz, które krążą po Polsce. To są produkcje Alstomu. No. Ale niestety zakładu Alstomu, który jest we Włoszech. No. Bo Alstom ma zakłady w Besançon. Ma Montbéliard. No. To jest to rzeczywiście przy granicy ze Szwajcarią, są te zakłady kolejowe Alstomu. I ma jeszcze północny w Włoszech ten zakład Ansaldo Breda, który dostarczał 18 par pendolinów do prędkości powyżej 200 km na teren Polskiej Republiki Ludowej, czyli aktualnie krąży po Polsce, po różnych kierunkach kolejowych, około 18 składów srebrnych pendolinów po różnych miastach z Warszawą i Gdańskiem, Katowicami, Wrocławiem. Latają, tak. No. To jest duża liczba. Dusza. To wszystko jest Alstom. Tak. Czyli producent, prawda? A to słychać, że to ze Szwecji. Ale to nie jest Szwecja, to jest francuska. Francuska, tak. Takie podobne słowo uniwersalne, tak. Które łączy. Ten, co zakłada Marskowa, był szkodem, który był we Wrocławiu. Szwed działowy tam gminę kolejową w Cetacji. Na początku XX wieku. No to dawno było, dawno. Tego wyszedł koncert. Dawno, tak. Zresztą ja podejrzewam, że ty kiedyś tego TGV Alstomu widziałaś na zewnętrznym planie. Tak, on widział, tak. To bardzo ładnie wygląda. Za wiecie już, tak. Na żywo go bawi. Będzie ponownie w Polsce, przyjedzie do nas po płynie z marca na ćwiczenia. Szkoleniowy pobyt zestawu Patriot będzie częścią operacji zwiększenia obecności wojskowej na wschodniej flance NATO ułożonej po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Waszyngton nie podjął tymczasem ostatecznej decyzji w sprawie wysłania amerykańskich wojskowych na Ukrainę. Takie informacje podaje cytowany przez Reutera przedstawiciel armii USA. W styczniu dowódca amerykańskich sił w Europie zapowiedział, że wojskowi rozpoczną szkolenie ukraińskiej Gwardii Narodowej w marcu. Strajk w
Polski, akcja wstążkowa, a dziś pikieta przed bramą zakładu. Tak protestuje załoga w tyskiej fabryce Fiata oraz w spółkach kooperujących z Fiat Auto Poland. Solidarność żąda zbiorowych podwyżek wynagrodzeń o 500 zł brutto. Klub Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry chce odwołania Wandy Robickiej ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. Wiadomo już, że wniosek ten poprzedł Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwko będzie Platforma. A SLD i PSL nie zajęły jeszcze jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Informacje sportowe. Kamil Kapiński, zapraszam. Podczas halowych mistrzostw Europy w Pradze polscy lekkoatleci będą mieli jutro kilka szans medalowych. Najbardziej liczymy na skoczkinię wzwyż Kamilę Lićwinko, która w tym roku ustanowiła nowy rekord kraju, 202 cm. Jest główną faworytką, trudno, żeby było inaczej. Mówi Tadeusz Kądziela ze sport.pl. O medal powinien też powalczyć skoczek o tyczce Piotr Lisek. Fenomenalnie startuje w tym sezonie. Poprawił halowy rekord Polski dwukrotnie. Przypomina Kądziela, zdecydowanym faworytem turnieju będzie francuski rekordista świata Renaud Villeneuve, ale już srebro wydaje się być w zasięgu Liska. Na krążek ma też szansę Robert Sobera, który dziś w eliminacjach bez problemów pokonał 5,70. Przed chwilą skończył się za to finał pchnięcia kulą mężczyzn z udziałem młodego Konrada Bukowieckiego. 17-latek spisał się w nim bardzo dobrze, zajął 6. miejsce, a wygrał Niemiec Dawid Storl. Jutro o 16:30 w Mistrzostwach Świata w biatlonie w Finlandii odbędzie się sprint kobiet na 7,5 km. Wystartują w nim oczywiście Polki, m.in. Monika Chojnisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak i Krystyna Pałka. Szczególnie mocno liczymy na dwie pierwsze zawodniczki. W końcu Chojnisz była już siódma w niedawnym sprincie w Oslo. Z kolei Nowakowska-Ziemniak wywalczyła dokładnie to samo miejsce podczas sprintu w Pokljuce. Przed nami pierwszy półfinał siatkarskiej Plus Ligi. W sobotę o 14:45 PGS Grabełchatów podejmie rewelację tego sezonu, czyli Lotos Trefl Gdańsk. Do finału awansuje ta drużyna, która wygra 3 spotkania. W drugim półfinale Asekoresowie Rzeszów zagra z Jastrzębskim Węglem. Początek tej rywalizacji już w niedzielę. Kibice kolarstwa z uwagą powinni śledzić rozpoczynający się w niedzielę wyścig Paryż-Nicea. Będzie to bowiem pierwsza impreza w tym sezonie, w której razem pojadą Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Dla naszego mistrza świata będzie to debiut w tym wyścigu. Majka jechał w nim przed rokiem, ale był dopiero 31. Teraz ma dużo większe ambicje, szczególnie, że jest liderem grupy Tylko w Saxo. W nocy sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słaby deszcz, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem. Rano miejscami mgły zmniejszające widzialność do 400 metrów. Silny mróz w górach do minus 10 stopni, minus 6, minus 4 na południu Polski, plus 2 stopnie w centrum do plus 4 na dole. Polacy są na końcu. Tak, jesteśmy na szarym końcu. Polacy. Tak. No. Boją się, tak. Audycja Postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie i ze mną w studiu cały czas goście, tak. Pani Agata Chrystowska, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych, tak. I pani dr Ewa Rumińska-Zimny, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej. Rozmawiamy o tekście w najnowszym The Economist, o tekście, który traktuje o szklanym suficie i o szansach kobiet w różnych krajach na to, by być równo traktowane na rynku pracy. Czwarte miejsce w tym rankingu zajmuje Polska. Mnie zdumiała zupełnie ta rzecz, o której już pani doktor mówiła, czyli koszt opieki nad dziećmi. Koszt opieki nad dzieckiem to tylko 6,9% tak, na końcu jest Polska, pensji. Na końcu. Nie mam pojęcia, jak oni to liczy. I na dodatek nie ma wziętego pod uwagę dostępności do tego. Polska jest na końcu. Jest też także, czy może przede wszystkim, mistrzem capoeiry. Dokładnie. Mam stopień kontramestru, który... Jesteśmy też na szarym, szarym końcu. Powiecie, przygotowujemy do... To jest aż nie dziwne, że te elementy nie zostały wzięte pod uwagę, a ja liczono tutaj, uważam, że to jest... No bo to wiesz, nieciekawe to jest, tak. Cała capoeira i to, i tam. Byle co.
Byle co? No nie mają nomi. No i to interesują banki, ekonomia, jakieś sprawy polityczne, jakieś sprawy kulturalne. Metra teraz nie wiedzia interesuje. Kapueira nie. Tak. Do Wisły skoczyć. To wszystko jest ciekawe. Że w Warszawie dużo atrakcji, kotlety schabowe. Wszystko, aby nie tylko to. Także proszę Państwa, kotlety schabowe. Zapraszamy. Wszystko jest. Przyjeżdżajcie, proszę Państwa. Przyjeżdżajcie. Jest Warszawa kompromitacyjna. Tak, kompromitacja za kompromitacją. Dziurą. 300 tysięcy w 39, tak. Teraz ma 6 milionów, a Warszawa tak. Miała 6 milionów 300 tak. W 39, a teraz ma 2 miliony. No, tak. Panie, no, idziemy no, tak. Także panie Janku, musi pan ubrać się, żeby z gołą dupą nie wychodzić i wierzyć w Boga, a nie jak ci Czesi. Żyć w takiej wiosce, o Jezu. No, tak. Taka wiocha. Warszawa jest wiochą, rzeczywiście. Mało ludzi, mało domów, mało ruchu. Tak. Tu kradną, napadają w tej wiosce, tu w Parku Skaryszewskim, pomiędzy Polskim wedle i Saską Kępą. No, ale petów starczy. A to tu, a to tam. O, nawet widzisz, Mareczek wyszedł wczoraj też, mówi, patrz, o ile tutaj petów. Ja nazbieram, Elżbieto, ty sieć, posieć, te kotlety pojedz. A ja tu pozbieram rumpeli. No i pozbieram petów. I te zbiera pety i mówi tak. Dla głupiego Janka, tra-la, tra-la-la, la-la-la-la-la, tra-la-la, śnieg pada. A czy ty wiesz, że będzie śnieg padał jeszcze? Wysokie miejsce w tym rankingu zawdzięcza Polska. Tak. No bo nie było śniegu. I to są te rarytasy, o których Polska marzyła, bo te Morgellony to nie. Żydzi, proszę ciebie. Wysyłają Morgellony, a my chcemy śniegu. My chcemy czegoś białego. Także niestety, Warszawa jest katolicka i Warszawa jest na 95% Jaśku katolicka. Także tu nic nie wy. Ale oni są także przed postępem tak. Jakby boją się tego super postępu światowego. Tak. Nie lubią TGW, nie lubią nowoczesności, nie lubią centrów handlowych. Nie lubią, bo ja wiem, super architektury awangardowej. Tak. Lubią takich galerii sztuki, gdzie jest awangarda pokazywana. Nic tak. Nie lubią. Tylko lubią kościół i babę taką tłustą zakonnicę. Właśnie. Mężczyźni są mniej postrzegani jako pracownicy, którzy będą się zajmować. Tłusta zakonnica. Tak. Tłusta dziaduwa. I one teraz tu nie wpuszczają z obcych parafii, tylko co wiesz. Ten, kto... To znaczy, wiesz, bo raz przyszła baba, zaczęła te rzeczy zbierać i one mówią, że nie. To, co na panią pasuje, to, co nadaje się na kark. Także tak, no. Zaczęły tu przyłazić z innej parafii. Handlary, nawet nie o to chodzi, że z innej parafii, ale handlary. Na Saską. Może tam ściszy, bo także wiesz. Posłuchaj, jak to mi przeszkadza ten głos. Czego? Co? Mikrofonu. A nie, tu nic nie gra przecież. Tu nic nie gra, ja mówię. Przecież mój głos jest najważniejszy. A co dokładnie te dźwięki wysłuchaj. Ten głos. Pamiętasz tę piosenkę tej twojej ukochanej? Po narkotyzuj się nowoczesnością Paryża. Ten głos. Pat, odwartą znakomicę polską. Tę twoją Rodowicz kochasz czy nie? Bardzo. No.